Jest nas 40 osób, łącznie w koło zawodów będzie się bujało około 90, tu osoby towarzyszące i organizatorzy. Zawody zorganizowało jak zwykle koło numer 12 Królewskiego Miasta Darłowa, którego mam zaszczyt być prezesem. Sędzią głównym zawodów jest, dziękuję za brawa, sędzią głównym zawodów jest Paweł Paćkowski, mój zastępca, prezes do spraw sportu w kole, sędzią sektorowym Zbyszek Surgiel. Nam tu nie potrzeba żadnej biurokracji. Wystarczy, że przyjdzie kolega i potwierdzi. Ryba złowiona, krzyczymy, że łowimy, ciągniemy rybę, jest ryba zapięta. Rybę poświadcza kolega z lewej i kolega z prawej. Jeden warunek, nie mogą być z tej samej miejscowości. Łowimy do godziny 10. Godzina 10 jest ostatnim terminem, kiedy można tu przynieść rybę z potwierdzeniem. Z mojej strony to już wszystko. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, takiej ryby, połamania kija i żebyśmy się wszyscy zdrowi spotkali rano. Gdy wędkarze rozpoczynali przygotowania do trwającej 18 godzin tury, morze było spokojne, a pogoda prawdziwie plażowa. Nie powinien zatem dziwić tłum plażowiczów, skwapliwie korzystających z każdej minuty sprzyjającej pogody. Uczestnicy darłowskiej plaży, nie zważając na flautę, rozstawiali sprzęt, zbroili zestawy, zakładali przynęty, głównie czerwone robaki. Kluczowe było wykonanie dalekich rzutów, gdyż to właśnie dzięki nim można było sięgnąć żerujących ryb. Myślę, że Darłowo to jest bardzo ciekawe miejsce dla wędkarzy z całej Polski. Każda piszka swój ogon chwali, więc ja też będę chwalił. To jest nie tylko wędkarstwo dorszowe. Jesteśmy chyba już dzisiaj najlepszym portem na Bałtyku, który ma największą flotę kutrów wędkarskich. To są oficjalne statystyki Morskiego Instytutu Rybackiego, które pokazują, że najwięcej wędkarzy na dorsza właśnie wypływa z Darłowa. Ale to jest właśnie również łowienie z plaży. To jest łowienie w naszych rzekach, które tutaj uchodzą do Bałtyku, na Wieprzy i Grabowej. Dla kolegów, którzy łowią trocie, łososie, myślę, nie muszę zbyt dużo tłumaczyć, że warto do nas zajrzeć. Wędkarstwo trociowe, łososiowe to nie tylko parsenta, słupia, ale właśnie również wieprza i grabowa. Wokół są bardzo ciekawe jeziora przymorskie, jezioro Bukowo, jezioro Kopań. To płytkie zbiorniki bogate w sandacza, w okonia, ryby, które migrują przez takie przekopy łączące te jeziora z morzem. Jednym słowem, w promieniu dosłownie kilkunastu kilometrów można tutaj uprawiać różne rodzaje wędkarstwa, łącznie z wędkarstwem muchowym.
bardzo się cieszę, że właśnie pan wspomniał o tych rzekach i o tych jeziorach, właśnie na to liczyłem, bo to nie tylko morze tutaj. A pan powie z perspektywy pańskiej, w końcu Darłowo, królewskie miasto Darłowo jest miejscowością wypoczynkową i w czasie sezonu rzeczywiście tutaj jest mnóstwo turystów. Jak się w tym wszystkim lokuje turystyka wędkarska? To jest dla nas jakby ważna dziedzina turystyki. Jeszcze 15 lat temu to był margines, a dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy osób, które przyjeżdżają do Darłowa w ciągu roku, to są właśnie wędkarze. To są dla nas bardzo ważni goście, serdecznie zapraszamy, staramy się być gościnni, bo są ważni również dlatego, że przyjeżdżają właśnie w innych porach niż lato. Dzięki wędkarzom, którzy przyjeżdżają z Warszawy, z Poznania, z Wrocławia, z Lublina, z całej Polski praktycznie, wiele pensjonatów, wiele miejsc pracy funkcjonuje również poza latem, jesienią, wiosną, a nawet zimą. W scenariusz tegorocznych zawodów wpisał się także nocny deszcz i burza. Aura się zmieniła i rano morze było wzburzone. Pierwsze ryby wyholowano na plażę jeszcze przed zmierzchem. Odnotowano dużo brani wielkich flonder. Jednak złowiono także sporo przyzwoitych ryb, w tym 12 leszczy i 2 płocie. Jeszcze chwilka. Tam położyć. 36 cm. Z tego samego łowiska. Ten jest krótszy. Kilo 295. Bardzo się cieszę, że wszystkim humory dopisują, że wszyscy w zdrowiu do nas wrócili. Największa ryba koła do Jasiu, wspierany przez Andrzeja Śpiewaka, w mowie, w czynie, w sprzęcie. Gratulacje połamania. Leść 51 cm, 2 kg 215. Miejsce szóste. Udziela Rafał, Warszawa, zapraszamy. Jeszcze panu na tym zawodzie? Nie, kolejny, a, ja czy jeszcze? Zapraszamy na ten razy. Dobrze. Miejsce piąte, Dawid Furman. No, 4 lata z synem jeździmy pierwszy. Gratulacje. Dziękujemy bardzo. Cześć. To jest zachęta. Do zobaczenia. Dzięki. Rozumiem, że pan też nie jest pierwszy na takich zawodach? Nie, nie. Ale się załapał, popatrz. Nie, tutaj... no, 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 nie, nie. Piotrek. A co? Nie. Ja powiem. No, Wito, gratulacje. Koledzy i koleżanki, gratulujemy, brawa. 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 A już pada z rozpędu na pierwsze. A to i tak będzie pierwsze. Właśnie. Trzymaj. Tego życzymy. Andrzej, no. Będę miał cię czym wyprzedzić. Brawa! Na Kongera! Gratulacje. 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 Ja widzę, że team Kongera jest tutaj nie do pokonania. Zdobywca największej ryby, proszę oddać mi puchar, tam stoi ten towarek tam.
Pani menadżer, proszę pan zanieść w mnóstwo innego. Ja mogę go symbolicznie czapkę musisz zdjąć. Tu i tam. Proponuję wszyscy uczestnicy niech dołączą do nas. Siedzę ze zwycięzcami, ze zdobywcami pierwszego i drugiego miejsca w zawodach Darłowska Plaża, przedstawicielami klubu Konger z Poznania. Panowie, jaką metodę mieliście tym razem na tą wodę, bo nie pierwszy raz tutaj jesteście? No i jak wam się udało osiągnąć takie wyniki? No, trafiliśmy w dobre miejsce, to jest raz. A druga sprawa, no trochę szczęścia mieliśmy. No, metoda tak jak zawsze, gruntowa, tak jak na plażówkę, dwa przypony. I co pan złowił? Trzy leszczyki, jedna płotka. No, akurat mi się udało. Było to akurat wczoraj, bo dzisiaj był jeden leszczyk, ale niemiarowy. Pogoda dopisała, atmosfera wspaniała, oczywiście, nie, tak jak zawsze na tych zawodach. No... Nic mówiąc, głównie pogoda. Pogodę trafiliśmy w tym roku super, było przyjemnie, noc ciepła, siedziało się naprawdę w miłej, przyjemnej atmosferze. Spędziliśmy tą nockę tak samo jak całe zawody. Co do połowu, łowiliśmy no, głównie na czerwone robaszki, dopisał leszcz, trafiliśmy w piękne miejsce i z tego powodu właśnie te wyniki jakie są. Po trzech latach istnienia koła, kiedy uporządkowałem sprawy w kole i w środowisku wędkarskim w Darłowie, pora była wziąć się za szkółkę. I to odpaliło. Moja szkółka w tej chwili jest postrzegana za jedną z najlepszych szkółek w zachodniopomorskim. Po czterech miesiącach funkcjonowania tej szkółki przyszły pierwsze sukcesy. Zawojowaliśmy po Jeziorze Drawskie. W okręgu koszalińskim zdobyliśmy najwięcej laurów w różnych kategoriach wiekowych w konkursach ekologicznych organizowanych przez okręg i szkoły, z których dzieci pochodzą również. W momencie organizowania zawodów z okazji Dnia Dziecka w Darłowie, to było tak trochę politycznie zagrane, nasze dzieci wyszły w barwach już szkółki, ubrane pięknie po dwóch miesiącach funkcjonowania, cokolwiek już tam umiały robić. Dzieci nie chciałem mieszać ze zwykłymi dziećmi nienależącymi do szkółki. Zrobiliśmy dwie klasyfikacje, szkółka walczyła między sobą. I po prostu miny tych dzieci, które nie należały do szkółki, bezsenne. Wiadomo po co się pracuje. Ile osób do tej szkółki w tej chwili należy? Ile uczy? W tej chwili jest 20 osób, które nam zaufały. Robimy wszystko, żeby sięgnąć do... Może to zabrzmi brzydko, ale do rodzin patologicznych. Wiadomo, że nie każde dziecko ma predyspozycję do tego, żeby chodzić na orlik, czy żeby śpiewać, czy malować, a wędkarstwo jest z natury, łagodzi obyczaje i jest dla wszystkich, prawda? Jeśli ktoś nam zaufa, to wtedy daje to wyniki. Dzieciaki na początku, jak do nas przychodzili, to tak trochę dziwnie na nas patrzyli. Raz, że mój cały zarząd to chłopy wielkiej postury, jakoś żeśmy tak swoją tą posturowatością przyćmiewali, ale nam zaufali. O czym, co można dać za przykład? Gdy jechaliśmy na pierwszą olimpiadę do Złocieńca, to w tamtą, jadąc w drogę do Złocieńca, dzieci po prostu nie istniały w samochodzie. Natomiast kiedy wracaliśmy... Cały samochód chodzi. Kurczę, no to jest nie do opisania. Nie do opisania, to samo było w Szczecinku. Rewelacyjna sprawa. Uważam, że fantastycznie wykonujemy swoją robotę. Nic nie bierzemy, żadnych pieniędzy od nikogo. Wszystko to jest tylko i wyłącznie moja praca, moje dojścia. Ludzie mi zaufali. Jest, że tak powiem, wszystko jest czyste, społecznictwo i mi się wydaje, że chyba o to chodzi. Nic nie robimy na pokaz, dla laurów, bo to nie o to chodzi.